Drodzy Państwo, mam zaszczyt i honor w imieniu organizatorów tego spotkania, czyli Klubu Gazety Polskiej w Bostonie, Kongresu Polonii Amerykańskiej, Parafii Matki Bożej Częstochowskiej i Szkoły Języka Polskiego powitać Państwa na spotkaniu z niezwykle zacnym gościem. Gościem, którego moglibyśmy tylko wymarzyć w tej sytuacji politycznej, jaką mamy na świecie, kiedy Polska jest pod obstrzałem, że tak powiem, atakowana ze wszystkich stron. Mamy tutaj eksperta w pewnych spraw, także witamy panią dr Ewę Kurek. To kolejna wizyta w Bostonie. Przed kilku laty pani doktor zaszczyciła nas swoją obecnością, zaraziła nas swoją twórczością i to, że tak powiem, ad hoc zwołane spotkanie dzisiaj, bo naprawdę na prędce, świadczy o tym, że ma pani tutaj dużo sympatyków, wielu czytelników. Jesteśmy wdzięczni, że zechciała pani do nas przyjechać. A ja tylko dodam tyle, że pani Ewa, będąc absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który obchodzi dzisiaj, nie dzisiaj, tylko w tym roku, stulecie swojego istnienia, i mamy tutaj jeszcze jednego przedstawiciela tego uniwersytetu, pana Szymona Tolaka, który w nietypowy sposób powitamy panią doktor jeszcze, tak, zanim rozpoczniemy spotkanie. Bardzo proszę. Dobry wieczór państwu. Nie wiem, czy jedynego. Może ktoś się znajdzie jeszcze wśród nas, kto z uniwersytetem miał coś wspólnego, albo może nawet jest absolwentem. Proszę śmiało, ręka do góry. Jest to niezwykła uroczystość, szczególnie dla mnie. Jestem bardzo dumny z tego, że dzisiaj pani Ewie mogę wręczyć te skromne kwiatuszki. Nie mieliśmy okazji spotkać się na uniwersytecie kiedyś w Polsce 40 lat temu. A dzisiaj właśnie w stulecie, w tą znamienną rocznicę, mam to wielkie szczęście, żeby taką małą uroczystość zrobić tutaj w podzięce naszemu uniwersytetowi, naszej alma mater, za to, że możemy tu być razem i rozmawiać na tak ważne tematy. Mamy rocznicę, która będzie celebrowana w czerwcu. Ja nie wiem dokładnie, czy znajdę się tam. Prawdopodobnie nie. W związku z tym dzisiaj chciałbym taką małą uroczystość przy tej okazji zafundować przede wszystkim pani doktor Ewie, także i sobie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo państwu, dziękuję Szymonowi, dziękuję państwu za przybycie i no, dla mnie to też jest, proszę państwa, wielka rzecz. Przepraszam jednocześnie za strój taki roboczy, proszę, prosto z samochodu. Nie zdążyłam się przebrać bardziej elegancko do państwa, także musicie mi państwo wybaczyć. Cóż chcę powiedzieć, że właściwie ten przyjazd tutaj, tak cały przyjazd do Stanów jest taki zorganizowany na prędce, no ale nie mogłam pominąć Bostonu, bo jeśli chodzi o Jedwab, jak wiecie państwo, od 2 lat zbieram podpisy i z Bostonu jeszcze jesteście państwo pierwsi, z Bostonu dostałam ponad 500 podpisów Polonii. Także ze wszystkich podpisy przyszły z 14 krajów świata, z Polonii, ze Stanów przyszło dużo, ale najwięcej z Bostonu. Także serdecznie państwu za to dziękuję, za to, że włączamy się do tej wspólnej sprawy, którą jest, mówiąc krótko, dobrej nie Polski. I tyle. Ponieważ to zainteresowanie Jedwabnym jest spore, to może właśnie zacznę od tego. Nie będę streszczać książki, bo wiele... Informacja jeszcze, jeśli można, dobrze? Tak. Proszę. Pragnę uzupełnić jeszcze tą wypowiedź o podpisach. Szanowni Państwo, pan Szymon Tolak po spotkaniu służy swoją pomocą przy składaniu podpisów. Również jeśli ktoś z państwa będzie chciał dołączyć swój podpis w sprawie Jedwabnego, odkłamać Jedwabne, to zapraszamy. Tam gdzieś, tak, Szymon?
na stronie internetowej, włączył się na stronę internetową dzięki swojemu telefonowi i komputerowi, który posiadam, i będzie można składać podpisy. Jeżeli ktoś ma mailowy adres, to bardzo zapraszam. To również, tak? Na petycję, prawie do jednego. Jest w tej chwili 46 tysięcy podpisów, prawie 47. One ostatnio zwolniły takie spodziewanie, co jest bardzo smutne. Także ile można. W sprawie ekshumacji. Tak, no dokładnie właśnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Chodzi tutaj oczywiście o zrobienie ekshumacji, która teoretycznie zaczęła się w 2008 roku i została przerwana. Proszę Państwa, już tak woli informacji, to jeden z panów tam w Nieczęsce przygotował tutaj takie papierowe podpisy. Jeśli Państwo chcecie, można to wziąć sobie, skserować, bo to są czyste te arkusze. Tu jedna z pani poprosiła, żeby na stronie znalazło się też po angielsku i to będzie w ciągu 2 tygodni, bo stronę tą internetową prowadzi też przedstawiciel Polonii Janusz Tyda z Australii, więc to tak z całego świata prowadzimy tę akcję, całe szczęście, i tekst po angielsku będzie to wszystko. No jeśli chodzi o jedwabne, proszę Państwa, no to jest to smutna rzecz, dlatego że właśnie jedwabne jest takim klasycznym przykładem do tego, co ja nazywam grillowaniem Polski. To się zaczęło w 2000 roku. W 2000 roku Gross napisał książkę na podstawie jednej relacji Żyda, Wassersteina. Ja mogę powiedzieć uczciwie, jako historyk zajmuję się stosunkami polsko-żydowskimi od ponad 30 lat, ale jedwabnym jakoś nie zajmowałam się tym i uznałam, że być może tak było, już nie jestem w stanie wszystkim się zająć. I zaczęła się dla mnie sprawa z jedwabnym, bo poszło w świat, że wstrzymano ekshumację, ponieważ religia żydowska zabrania i tak dalej. Powtarzam, nie zajmowałam się jedwabnym. W roku 2003, 3 lata temu przyjechali, ale jednocześnie badając stosunki polsko-żydowskie, zawsze współpracowałam z Żydami. Bo wśród Żydów też są ludzie i historycy, którzy chcą prawdy. I to z nimi zawsze jest mi po drodze, i było 30 lat temu i jest dziś. No i przyjechali Żydzi z gminy żydowskiej w Warszawie, przywieźli mi ten kolbojnik, który też pan Krzysztof Czuj dla Państwa tutaj egzemplarz wydrukował. Przywieźli mi kolbojnik, rzucili na stół i powiedzieli, rób coś z tym. Przecież no nie możecie sobie, Polacy, pozwolić tak, żeby wam tutaj głupoty na całym świecie wypisywali, bo prawda jest inna, bo prawo żydowskie i religia żydowska nakazuje ekshumację w sytuacji, kiedy szczątki Żydów są w miejscu, mówiąc po chrześcijańsku, niepoświęconym, czyli nieprzeznaczonym do tego. Prawo żydowskie i religia żydowska nakazuje, że jeśli szczątki żydowskie znajdują się tam w nieodpowiednim miejscu, należy je przenieść albo do Izraela, albo na cmentarz. I tu bardzo ciekawe dla Was, Państwa z Bostonu, że za tą ekspertyzą, tu w kolbojniku możecie przeczytać, stoi również wielki rabin Polak z Bostonu, profesor prawa żydowskiego i znawca religii i prawa żydowskiego. I on też mówi, że ekshumację należy przeprowadzić. Czyli takie żydowskie autorytety w kwestii prawa i religii wypowiadają się na temat ekshumacji jednoznacznie. Ekshumacja musi być przeprowadzona. No i w zasadzie mogę powiedzieć, że pierwszą, jeśli chodzi o media, to przez te 3 lata, to w tej sprawie ekshumacji poparło mnie, no i też tych Żydów, którzy za tym stoją, poparło tylko Radio Wnet, które nadaje z Warszawy, i Gazeta Warszawska. Gazeta Warszawska przez pół roku publikowała właśnie te arkusze i zaczęło się zbieranie. Ale zanim zaczęło się zbieranie podpisów, to minął rok. Najpierw właśnie pojechaliśmy do Jedwabnego z Radiem Wnet, z przedstawicielką gminy żydowskiej,
No i właściwie szok nawet bardziej większy niż ja przeżyła ta Żydówka, dlatego że ona zna żydowskie prawo i okazało się, że cmentarz żydowski od stodoły to jest odległość połowy tej sali. To jest ścieżka taka piaszczysta. Należało te szczątki przenieść, ekshumować, przenieść na cmentarz żydowski, bardzo dobrze zachowany. To jest pierwsza rzecz. Druga, jak zobaczyliśmy, że ta stodoła ma przestrzeń chyba 19 na 7 metrów i tam miałoby się 1600 Żydów zmieścić, że to jest absurd. Na jednym metrze kwadratowym musiałoby zmieścić się 12 osób. No i tu też tak śmieszne to po prostu, ale kilka miesięcy później w TVP Info ta sama dziennikarka Magda Uchanik, bardzo z Radio Wnet, miała program w telewizji, zaprosiła mnie. No i ja powiedziałam o tym i powiedziałam, że może tak by się zmieściło 1600 krasnoludków, ale w żadnym wypadku nie Żydów. Ta wypowiedź zrobiła furorę wśród młodych Polaków, tam mają stronę wypowiedź. No bardzo dobrze, bo te dzieci też muszą wiedzieć, o co chodzi. No i tak to był 15 rok, jesienią wybory wygrał PiS i wszyscy wiązaliśmy z tym wielkie nadzieje, ja sama też. I bo przez wiele lat na przykład współpracowałam z Redutą Dobrego Imienia, z Maciejem Świlskim. I nagle po wyborach Maciej Świlski został jakimś tam dyrektorem w Ministerstwie Kultury. No i wspólnie ja i Żydzi z Gminy Żydowskiej napisaliśmy, miałam spotkanie z nim, on mówi, no pokazałam mu tą ekspertyzę, tak, proszę napisać taką właśnie ekspertyzę, co z tym tematem robić. No ja w świętej naiwności, również Żydzi z gminy, napisaliśmy ekspertyzę chyba na 15 czy na 20 stron i od strony żydowskiej i polskiej, że pierwsza rzecz dla nowego rządu to jest ekshumacja. Proszę Państwa, nad tematem zaległa cisza. Nic, ściana nie do przebicia, nikogo to nie interesuje. I po rozmowach spokojnych, po kłótniach, no w każdym razie w lipcu 16 roku ogłosiłam, zresztą jak miało być spotkanie ze mną na Pradze Północ, to Petra Rura, więc ogłosiłam na ulicy, że zaczynamy zbierać podpisy pod wnioskiem o ekshumację w Jedwabnie. No i zaczęła się, zebrałam 12-13 tysięcy podpisów, zaczęła się korespondencja z ministerstwem, po prostu tak głupia, że to po prostu jest, to wszystko jest w tej książce Jedwabna Atomia Kłamstwa, to nie będę Państwu tu referować. No i jeśli chodzi o Jedwabne, to mamy do czynienia, proszę Państwa, z bardzo smutną rzeczą, dlatego że w międzyczasie dostałam ekspertyzę od Żydów z Izraela, dokumenty z Knesetu. Izraelskie prawo mówi, że w sytuacjach kryminalnych, w sprawach kryminalnych, zgodę na ekshumację wydaje zwykły sąd, tak jakby sąd wojewódzki w Polsce. Czyli dokładnie tak samo. Prawo Izraela mówi, że w sprawach kryminalnych trzeba przeprowadzić ekshumację. Więc mamy do czynienia po prostu z wielkim kłamstwem od początku do końca. I właściwie trzeba by powiedzieć, że na to wszystko niestety zapracowały rządy Polski przez te kilkanaście lat, zaczynając od roku 2000 po dzień dzisiejszy, dlatego że po tym, jak ukazała się książka Grossa, po wielkiej fali, nie wiem jak tutaj, ale w Polsce, w każdym otworzyło się telewizor, to był Gross Jedwabne. Zareagowali prawidłowo tylko historycy. Historycy z IPN-u powiedzieli spokojnie, trzeba zrobić badanie i przystąpili do ekshumacji. Ekshumacja została wstrzymana przez ministra sprawiedliwości. Okazuje się, że w Polsce do dziś historycy nie mają prawa do wolnych badań, tylko stoi nad nimi czapa ministrów, prokuratorów i tudzież innych ludzi. No i stąd mamy to wszystko. A tymczasem przez kilkanaście lat po świecie hula
wersja Grossa, że w Jedwabnem 1600 Żydów zostało zamordowanych. Ja jestem takim optymistą, dlatego że, proszę Państwa, nikomu nie udało się. Smutne jest to, że musimy walczyć z własnym rządem, ale myślę, że dobijemy się prawa do wolnych badań historycznych i sprawdzimy, co tam w Jedwabnem było. Dlatego że nie chodzi o to, proszę Państwa, może się okazać, że rzeczywiście Polacy przyłożyli do tego rękę, ale my musimy wiedzieć, jeśli mamy brać na siebie odpowiedzialność, to musimy wiedzieć, czy chodzi o 4 Żydów, 40 czy 400. No, takie brednie, które tam prokuratorzy ogłaszają, to zresztą w książce te wszystkie dokumenty dałam, to Państwo sobie prześledzicie. No i właściwie można powiedzieć, że cała sprawa z Jedwabnem wpisuje się, jak się tak popatrzy na tę przestrzeń kilkudziesięciu lat, które upłynęło od II wojny światowej, przynajmniej od roku około 90, to mamy do czynienia, już nie patrzę na świecie, w Polsce, z taką pedagogiką wstydu, że wszystko to zmierzało do tego, żeby wychować Polaków jako taki wstydliwy naród, który nie wie, kim jest. Wstydliwymi ludźmi łatwiej się rządzi. Jak ludzie nie wiedzą, kim są, jaką mieli przeszłość, kim byli dziadkowie, jeszcze się im mówi, że dziadkowie byli oprawcami, że są odpowiedzialni Polacy za zagładę i za to, że księżyc nie świeci dzisiejszej nocy, to się łatwiej tymi ludźmi rządzi. Do tego wszystko zmierzało. Najpierw po 89 roku próbowano zohydzić na powstanie warszawskie, takie rzadko już kto pamięta, bodajże to był 92-93 rok, ukazał się tylko w Gazecie Wyborczej artykuł Michała Cichego, który na kilku szpaltach przedstawiał, powstanie warszawskie jako właściwie powstanie nie przeciwko Niemcom, tylko akcję wymordowania Żydów, tych, którzy przeżyli II wojnę światową. I doszło do awantury, tam profesor Szczepoż, Polacy nie dali sobie odebrać powstania warszawskiego. A skąd była ta akcja? Dlatego, że, proszę Państwa, przez te kilkadziesiąt lat komuny, kiedy my siedzieliśmy za żelazną kurtyną, na Zachodzie Żydzi, środowiska żydowskie, nazwę Powstanie Warszawskie przyswoili na określenie powstania w getcie. Powstanie w getcie, przypominam, wybuchło 19 kwietnia 1943 roku, trwało miesiąc. I wtedy, kiedy my siedzieliśmy za żelazną kurtyną i historycy, ani nikt tam specjalnie nie miał głosu, Żydzi na całym świecie rozpisywali się o powstaniu warszawskim. Więc zrobili wszystko, żeby to powstanie warszawskie zohydzić też Polakom i zawłaszczyć tę nazwę na stałe. No to się nie udało, bo różne rzeczy można Polakom mówić, ale nie to, że powstanie warszawskie było. No, ucichła sprawa, Michał Cichy musiał przeprosić za swój artykuł i za brednie, które wypisywał. No i minęło kilka lat i pojawiła się książka Grossa. Sytuacja była niekorzystna o tyle, że wtedy, jak się ukazała książka Grossa, to ministrem spraw zagranicznych był Geremek, syn rabina. I nasze podatkowe pieniądze szły, jak się teraz okazuje, szły na reklamę książki Grossa. Za nasze pieniądze były urządzane bankiety, promocje i co tylko w ogóle można sobie wyobrazić. A kilka lat później Ministerstwo Kultury dało pieniądze na film Pokłosie, który jest oczywiście opowiadał rzekomo o Jedwabnem. No więc to całe, mieliśmy do czynienia z całym takim perfidnym programem zohydzania nam, Polakom, własnej historii. Nawet dzisiaj jakieś tam radę przeczytało mi, że ktoś tam krytykuje mnie i mówi, że ja powiedziałam w telewizji polskiej, jak była ta cała
hucpa z ambasadą, to powiedziałam w Telewizji Polskiej, podtrzymuję to, że żydowskie źródła nas